Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym omówić krótko oczywiście ustawę, którą Sejm przyjął 4 listopada tego roku, ustawę o tytule o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem. Ta ustawa, którą już także przyjął Senat, jest realizacją zapowiedzi obietnic pani premier Beatyszydło, Szydło, że w najbliższym czasie rząd istotnie zwiększy pomoc, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, tymi z wadami genetycznymi, tymi, które wymagają już leczenia w łonie swoich matek przed narodzeniem, a także... Pomoc i opiekę dla tych dzieci, które urodzą się no, z tymi wadami czy niepełnosprawnością. Cieszę się ogromnie, że rząd dotrzymał słowa i uważam to za wielki sukces. Oczywiście, jeżeli mówimy o konkretnej kwocie, przykładowo, jednorazowy zasiłek 4000 zł po urodzeniu takiego niepełnosprawnego dziecka, możemy mówić, że chciałoby się więcej dać tej rodzinie, bowiem rehabilitacja, terapia, leczenie wymaga wielu środków finansowych, ale musimy pamiętać, że budżet ma swoje określone możliwości. I cieszymy się, że w porównaniu do tego, co było do tej pory, a nie było nic dla takich szczególnych przypadków rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, te cztery tysiące, tak jak wielu obrońców życia twierdzi, to dobry początek, a oczekujemy zwiększenia w przyszłości tej pomocy. Bardzo ważne jest to, co zapisano w ustawie, że uruchamia się cały system pomocy dla tego nienarodzonego dziecka i rodziny. Pomoc medyczną, łącznie z hospicjami perinatalnymi, pomoc typowo medyczno-ginekologiczno-położniczą. Uruchamia się także możliwości terapeutyczne, szczególną ścieżkę się otwiera dla tych dzieci które no niestety urodzą się niepełnosprawne. Ta pomoc jest zapisana w ustawie jest faktycznie bardzo szeroka. Każda rodzina z takim dzieckiem będzie mogła korzystać z asystenta rodzinnego. Ci asystenci rodzinni już pracują w większości polskich powiatów, w wielu gminach, ale będzie ta sieć asystentów rodzinnych dalej rozbudowana, a wielką pomocą Takim szukaniu tej pomocy, będzie informator, który niebawem ma się ukazać i ma być ogólnodostępny. Jest to wielki sukces, bo wiemy, że ta zapowiedź padła 3 miesiące temu, czy nawet dwa miesiące temu, a ten system konkretnej pomocy zostanie uruchomiony, tak jak pani premier powiedziała, od 1 stycznia 2017 roku. Cieszymy się. Dziękujemy i ufamy, że nie jedno dziecko zostanie uratowane, uratowane dzięki tej konkretnej pomocy. Cieszymy się także, że zostanie niejako ulżony los może nie w pełni, ale w znacznym stopniu tych rodzin, które borykają się z wychowaniem opieką tych dzieci niepełnosprawnych. To dobry początek. I ufamy, że w najbliższym czasie, tak mówią kręgi rządzące, ten system pomocy będzie rozbudowany, ale to jest sprawa najbliższych kilku, kilku miesięcy, a od 1 stycznia to już jest zapewnione i ma zapewnione finansowanie w tym budżecie na przyszły rok. To jest bardzo ważne, że są już. Zabezpieczone środki finansowe w budżecie przyszłorocznym państwa. Chciałbym teraz jeszcze króciutko powiedzieć o niezwykle ważnej sprawie. Wszyscy ją znamy, przygotowujemy się. To jest dla każdego wierzącego człowieka wielkie wydarzenie. Mianowicie, wiemy, 19 listopada, w sobotę, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W nasz naród dokona aktu jubileuszowego, aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana. To wielkie wydarzenie religijne, do którego się wszyscy przygotowujemy, my zwykli szarzy obywatele, ale także duchowieństwo, także kręgi władzy. Obecność swą zapowiedzieli na tej uroczystości przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Ja chciałbym tylko przytoczyć w tym momencie fragment tego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, a zachęcam wszystkich do skorzystania drukowanych pełnych tekstów tego aktu przez prasę katolicką czy centroprawicową. W tym akcie wypowiemy między innymi takie słowa: Cytuję, pragnąc wielbić majestat Twojej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: króluj nam Chryst. W naszych sercach, króluj nam Chryst. W naszych rodzinach, króluj nam Chryst. W naszych parafiach, króluj nam Chryst. W naszych szkołach i uczelniach, króluj nam Chryst. W środkach społecznej komunikacji, króluj nam Chryst w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku, króluj nam Chryst, w naszych miastach i wioskach, króluj nam Chryst, w całym narodzie i państwie polskim, króluj nam Chryst. W dalszym ciągu tego aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana mamy zapisane słowa dziękczynienia i błogosławieństwa pod adresem Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ufam, że ten akt będzie miał wielkie znaczenie dla naszej ojczyzny, także dla obrony życia wszystkich poczętych, nienarodzonych dzieci. Szczęść Boże.